With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Mnie wypełnia. Mrok przejmuje moją duszę. Mrok obejmuje nade mną władzę. Chaos jest moim panem! Hej ludziska, witam was bardzo serdecznie, rzecz jasna z tej strony nie kto inny, jak Jamci to jest, czyli Grzechu 40. Mam zaszczyt zaprezentować wszemi wobec kolejny, mam nadzieję, całkiem ciekawy i udany materiał serii Zagrajmy w Dark Souls Prepare to Die Edition. Na litość bomską, co moja postać robi ze swoją lewą stopą? Say what? Co to jest w ogóle? Co ty czynisz? Co to jest twist? Aż mi się przypominają słowa słynnej pieśni Let's twist again, like we did last summer. Oh, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Oh, let's twist again, twisting time is here. O tak, to były ciekawe czasy. Powiedziałem zupełnie tak, jakbym w nich żył, a przecież to były lata, ja wiem. Kiedy ta piosenka mogła powstać? No jakoś tak w latach 60. chyba, nie? Szczerze się przyznam, nie wiem, aż z ciekawości sobie zobaczę po tym nagraniu. Tak czy inaczej, raczej nie inaczej. Z tego co pamiętacie, bo pierdaczę o jakichś kompletnie niezbieżnych z tytułem sprawach, ogrywam sobie Dark Soulsa, rzecz jasna przemierzam obecnie malowaną krainę Ariamis, czyli no jedną z takich moich najbardziej ulubionych lokacji w tej grze. I całkiem nieźle mi to wychodzi. Do tej pory zginąłem tutaj tylko raz, ale to tylko i wyłącznie ze względu na moją nieudolność. Chociaż większość śmierci z tego wynika, więc powiedzmy, że to przemilczymy. Po prostu spadłem z klifu, pamiętacie, kiedy, rzecz jasna, mierzyłem się z królem Jaremim. No a teraz powiedzmy sobie szczerze, że mam 20 tysięcy dusz. I co w związku z tym? No raczej z taką ilością nic nie uczynię, bo poziom mogę smyrgnąć dopiero za 33. Prawdę powiem i raczej nie skłamię, jeżeli przyznam, że mógłbym już teraz smygnąć sobie jeden poziom, w momencie gdybym skorzystał z tych rozlicznych duszyczek, które nazbierałem, zarówno tutaj, jak i w poprzednich lokacjach. Zbierałem, oszczędzałem, teraz się mogą przydać, bo faktycznie jeżeli będę w stanie się smygnąć o poziom, no to warto z nich skorzystać. Zatem zrobimy tak. Dusza dumnego rycerza, zobaczmy ile za taką duszę jest. 2000, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, jak mam 6 takich dusz, no to już się całkiem konkretna liczba z tego uzbiera. Nie pogardzę w każdym razie, słoninko! Dobrze, dobrze. 8, 10 i jeszcze to i powinno styknąć. Myślę, że już będzie ok. Zaraz zobaczymy. 12 tysięcy duszyczek dopaliłem, 32 tysiące mam, tam chyba wymagało 33. Właśnie, ale to już nie będę nic pożerał, tylko sobie załatwię jeszcze raz tą falangę na dziedzińcu i powinno być ok. Myślę, że to spokojnie wystarczy, jak każda z postaci falangi ma 500, a ich tam siedzi. No właśnie, nie pamiętam ilu, ale całkiem sporo ich tutaj jest. No przeciwko falandze to raczej już tarcza wymagana, więc ją tutaj przyłowdzieje. Ale to jest taka super farma, naprawdę. Nie wiem, czy do tej krainy Ariamis, do malowanej krainy Ariamis można powrócić w momencie, kiedy raz się z niej wyjdzie. Wydaje mi się, że nie, że to jest lokacja typowo jednorazowa, że jak się z niej raz wyjdzie, to już potem się do niej nie wejdzie. Ciężko mi powiedzieć, no ale niezależnie od tego, jak by było, to farma jest tutaj naprawdę soczysta. Za zabicie raz takiej falangi, no to macie, nie wiem, z 5000 dusz? To jest bardzo dużo, to jest naprawdę bardzo dużo, bo niewiele czasu potrzeba na takie uśmierdzenie falangi. No, ładnie, ładnie. 39, 40 tysięcy, a miałem 31, więc 9000 dusz zebrałem? Naprawdę? To jest w ogóle możliwe? Nie wiem, ale brzmi ambitnie. Wszystko możliwe poniekąd. Dobra, żałuję, że tego ogniska nie jestem w stanie bardziej rozpalić. Przydałoby się to tak do 15, no ale trudno. Nowy poziom. Co, witalność czy co?
A znowu witalność będę szedł. Na razie idę typowo w witalność i wytrzymałość. Nie wiem, jak długo to będę czynił. Ja kiedyś tam czytałem poradniki do Dark Soulsa, że nie opłaca się ładować w życie więcej punktów niż 35. Ale czy to jest prawda, czy nieprawda? Zresztą już wam też kiedyś o tym mówiłem, że nie do końca się orientuję. No każdy rozwija postać na swój z gruntu obrany sposób, ale tak jak już kiedyś właśnie prawiłem, no mechanika Dark Soulsa jest na tyle hamowata, że im wyższy poziom macie danej umiejętności, tym mniej wam potem daje kolejny progres w tym poziomie, więc to jest raczej słabe. Jedobodo! Kurbododo! Fajna ta falanga, szybko się farmi duszę. Nawet nie wiem, czy to nie jest czasem lepsza farma niż ta bezpośrednio z ogrodu tego Artoriasa tańczącego z wilkami. No, powiem wam, że tutaj naprawdę takie ilości dusz się w takim czasie zdobywa, że to może być nawet jeszcze lepsza farma. Szczerze się przyznam, bez bicia. Kto wie? Może tak być, może tak być. Świetna sprawa, no ludziska. Naprawdę elegancka rzecz. I teraz tak. I zdobyję sobie klucyk i ten klucyk to pewnie będzie do tych drzwi. Zaraz zobaczcie. No pięknie, normalnie wszystko się składa w jedną spójną całość. Jako beczułka, proszę jej mać. Dobra, idziemy dalej. Oczywiście będę się starał dzisiaj również prawić o jakichkolwiek ciekawostkach, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie, bo planowałbym na tym klipie zmierzyć się z półbossem i z bossem, więc dwóch takich przeciwników dosyć ambitnych będę miał, a w walce z takimi właśnie przeciwnikami to raczej o ciekawostkach prawić nie mogę, bo się trzeba skupić na walce. Ha, tu mnie jeszcze w ogóle nie było. O, brzmi to tajemniczo i ma kurde, ciebie nie lubię. Nie będę się z tobą bawił, Fenzel! Nie lubię cię! Kurde, lezie za mną, poczwara, no. Muszę wyekwipować coś innego. Nie, to przecież. To... Nie, to przecież! Dobra, to. Piromancję, pichomanta! Joch jest pichom... Nie. Czekaj. No stój przecież, mówię ci chyba, nie? Powiedziałem! Leżeć było? Było leżeć. Chodź tu. Teraz możesz przyjść, już ci pozwalam. Nasłucha się jednak, psinka. Oj, no nie trafiłem w ciebie, co ty to robisz? Kurde, lebelung, nie podobasz mi się, chłopie. Jakieś dziwne wariactwa wyczyniasz. No szlak, ta piromancja jest dosyć kosztowna, więc to tak może oszczędzaj, ziemek, nie? Na mnie bekasz? Ty świnio jedna, serce moje, nie ma takich jak nas dwoje i dlatego musisz odejść. Ale świnia beknął na mnie, widzieliście to? Po prostu chciał mnie obrzygać, no po prostu trzymajcie mnie, bo nie szczymie. Walka w uczciwy sposób na poziomie, to ja rozumiem. Ale żeby rzygać na przeciwnika? Wow, tajne przejście. Niechcący odblokowałem, nawet nie wiedziałem, że coś tutaj może być. Tak po prostu od niechcenia walnąłem w te drzwi. A tu proszę, faktycznie coś jest. Ej, rapier welki. I właśnie dlatego niektórzy specjaliści od loru tejże gry uważają, że welka może być matką Priscilli Półsmoczycy. Dlatego, że tutaj w tej krainie znajduje się przedmioty welki, czyli właśnie jednej z bogiń lordranowskich. Zobaczmy, jak ten rapier wygląda. Rapier welki. Rzecz jasna, to nie jest broń dla mnie. Ona się skaluje z zaskakująco wielką liczbą rzeczy, z siłą, ze zręcznością i z wiarą. Pierwszy raz widzę miecz, który się z wiarą skaluje. I to bardzo wysoko się skaluje, dziwne. Ta broń to ostrze sprzedawcy odpustów służącego walce bogini grzechu. Nie jest to bynajmniej ostrze ceremonialne. Sprzedawca odpustów maszeruje z nim w bój, wykorzystując tajemnicze techniki fechtunku. No, brzmi całkiem ciekawie. Rzecz jasna, ja się nie mogę tym posługiwać, ale zobaczmy. Wygląda jak typowy rapier, no co tu wiele mówić. Proste to takie. I się dźga, to jest broń kuta. Zobaczcie. Znaczy, dźganie jest fajne z tej perspektywy, że ma się potężny zasięg. Zobaczcie, jak tak se dźgnem, to ino roz. Bardzo potężny zasięg. Oczywiście pokracznie się tym posługuje, no bo nie mogę się tym posługiwać, ale ogólnie ciekawa rzecz. A mocny atak jest taki. Dziwny, ale ciekawy. Dobra. Weź mi moją demoniczną maczetę spustoszenia i chaosu. No, niebawem trzeba będzie tą broń zmienić, bo już dosyć długo z nią chodzę.
a planowałbym ją zmienić na smoczy miecz, ale to w przyszłości. Smoczy miecz też jest swego rodzaju takim ukrytym przedmiotem, taką ukrytą zawartością gry, bo trzeba wiedzieć, jak go zdobyć. Przeciętny gracz Dark Soulsa go nie zdobędzie, bo nie będzie znał sposobu na to, a trzeba go zdobyć sposobem. Co my tutaj mamy? Tam mamy... Gdzie jest ten smok? Ci! Czekaj, kruku! Tru! Nie, toperzu, gołąb cię zaatakuje, śmieciu! Tru! Łe! Z nieba? Desant z nieba mi robisz? No ty to po prostu podłe bydle bezczciwiar jesteś. Dobra. Udało się kruka zwierza pokonać, ale tam był smok na tym moście. Gdzie on się nagle podział? Zniknął? To już z nim nie będę walczył? Ja to planowałem dzisiaj robić. Nie ogarniam, co się z nim stało, ale mam nadzieję, że nie zniknął, bo chętnie bym jeszcze sobie z nim tutaj powalczył. Oczywiście będzie jeszcze potem okazja. O! Ty, pydep, ty, nie, to, koto, roto to. Jaka pułapka. Ty, dziadu, ty! O, zawiesił się. Jak ja lubię glicze. Trudno. Ty, o mnie dziabie? Nie, no nie dziabie mnie. Dobra. Jakiś taki dziwny ekwipunek zdobyłem. Ekwipunek welki? Czyli kolejne przedmioty welki. Ale to jest lekki ekwipunek, ja z tego korzystać absolutnie nie będę. Maska welki. A reszta to co? Jak to teraz znaleźć? To chyba to będzie, nie? No, tak podobnie wygląda, to będzie to. Sam nie wiem. No nie wiem po prostu, czy dobrze to dobrałem, czy źle, ale prezentuje się to mniej więcej plus minus tak. Jak taki typowy barbarzyńca ze wschodu, powiedzmy sobie szczerze. Ekwipunek lekki, skórzany. Nie pasuje do mojej postaci, chociaż też całkiem ciekawie się prezentuje. Dobra, ale ja z tego sobie zrezygnuję. W ogóle zobaczcie, jak mało jest graczy w tej konkretnej lokacji, bo przecież jak ja długo chodzę w postaci ludzkiej, jeszcze żaden gracz mnie niepokoił, żaden gracz mnie nie najechał mojego świata, nie zaatakował mnie, to znaczy, że raczej jednak gracze no nie są skłonni do tego, żeby atakować innych bezpośrednio w malowanej krainie Ariamis i ja nawet wiem, z czego to wynika. Nie każdy gracz wie, że ta kraina w ogóle istnieje, to jest tajna kraina, więc wielu ludzi ją po prostu omija, dlatego też no pewnie nie często się ludzie zapuszczają w te rejony i również dlatego właśnie... Ty! Ty! Jak mnie... Co ty mi robisz? Jaki zbereźny w ogóle, coś ty mnie tak przegwałcił? Co ty taki... Taki świntuszek jesteś, gdzie ty tą głowę wkładałeś, ty? O, nie. Twoją mać, suka bleć! Dwa naraz bywają problematyczne, trzeba się ruszać. No kurde, jak ja to... Nie wiem, jak tego uniknąć. Nie bardzo się orientuję. Czekajcie, na razie to sobie zbiegnę. Rajkę niżej, bo trzeba by się było wyleczyć. Właśnie, problem polega na tym, że to gówno lata, no i jest taka sprawa... NIE! No kurde! Te przepaści w dupę sadzone! W dupę sadzone przepaści! Czemu? I straciłem człowieczeństwa, no szkoda. Ajajaj. Ajajajaj, aj miam miamor. Alis korelain du corazor. Już drugi raz w tej lokacji pokonał mnie nie przeciwnik, a przepaści. To jest takie dosyć dziwne. Na poprzednim materiale, jeżeli chodzi o lore gry, opowiadałem wam troszeczkę o smoku Sicie. No i będę o nim opowiedzieć jasno kontynuował. Mówiłem bezpośrednio o tym, że on zdradził swoich smoczych przyjaciół za sprawą tego, że no sam smoków nie lubił, smoki go szykanowały, dlatego że był odmienny, nie był nieśmiertelny, sraty, taty, pierdo i tak dalej. Dlatego się na nich chciał zemścić i dlatego zdradził bogom tajemnicę smoków. Na co smoki są wrażliwe. Tak też się stało, no i powiem wam szczerze, że... Wow. Tego się nie spodziewałem. To, co się działo potem z Sithem, było jeszcze bardziej fascynujące od tego, co wam powiedziałem do tej pory. Mianowicie, wyobraźcie sobie, że Sith
No, istniał i istnieje po dziś dzień. To nie jest persona wymarła, tak jak smoki, normalne smoki, no bo normalne smoki rzecz jasna wymarły, dlatego że bogowie się ich pozbyli, ale Sith pomógł bogom, więc jak bogowie by mogli ich zabić? No teoretycznie mogliby, ale tego nie uczynili. Lord Gwyn postanowił docenić przysługi, prawdę mówiąc nawet zasługi samego smoka Sitha, no i nagrodzić go za to, że udało się bogom dzięki niemu zwyciężyć wojnę ze smokami. W jaki sposób Sith został nagrodzony? No w całkiem ciekawy sposób, bowiem Lord Gwyn nadał mu część swojej boskiej mocy, nadał mu przytomek, taki swego rodzaju tytuł boga, boga smoka. Aha, czy jak ty mnie nie, to ja ciebie też nie. Ty, co, czemu, to co się tu? No przecież, a ty skąd? Skąd mnie tu zaraza wlazła? No w dupę jego mać. Coś tu tak... Nie do końca mi to wyszło. Nie do końca tak to miało wyglądać. Dobra, spróbuję go pokonać. Chociaż wręcz, no kurczę, nie chcę go pokonywać wręcz. Jakbym miał szybką postać, to byłbym w stanie go uderzyć i odskoczyć, ale mam zbyt wolną. Mogę go po prostu zepchnąć stąd? Nie, nie mogę. Się blokuje o murek, zaraza. Dobra, tam dupa. Dupa jaś, będzie stać na gumowych tackach. Pije, pali, konia wali, w dupie ma robaczka. Zaraz padnę, ale będzie jazda. Ale będzie jazda! Tak bym wolał nie padać na ten przykład, wiesz? Bro, ci tak powiem. Czy to zadziała? Nie. To szkoda, to ja potrzebuję tego... Kurde, to niedobrze. Bo takich to ja mało mam. Mało mam takich. Dobra, może podniosę swoje dusze. Szkoda, że się nie wyleczyłem przed tym procederem. No, trochę szkoda. Było to nieco głupie, nieodpowiedzialne, prostackie! Ty! Kruku ty! Kruku, kruku tu! Trzy są? Trzy są? Trzy? W dupę zefać, konfidencie jeden, jak to trzy? Dlaczego trzy? Ja jestem sam, no to jak to tak? Trochę poczciwości, trochę kultury! Jak on mnie teraz zadźga, ociupinkę się zdegustuje. Ucieka! Ucieka! Dziaba jest usa! Dziabaj go! Zwykłe kruki mnie biją. Kobieta mnie bije. Czy tamte kruki spadły? Dostałem punkty, spadły. No to jest takie trochę dziwne, że postać, która może latać, ostatecznie jak spadnie w przepaść, to umrze. Chociaż też można to sobie usprawiedliwiać tym, że to jest tylko taki kruk, który ma takie małe skrzydełka i takie masywne ciało, że jest w stanie tylko tak podfrunąć, niczym kura. Ale no latać swobodnie nie może. Co tu jest? Cud śluby milczenia. Że co? Że jak, że co, że po co? Że jajca się po co? No co? Co wy do mnie mówicie w ogóle? Sporo tutaj takich rzeczy podnosiłem, mogę poczytać o tym. Chyba to podniosłem tutaj, chociaż mogę się mylić. Sztuka płomienia chaosu, który pochłonął wiedźmę z Izalith i jej córki. Nie, to chyba nie tutaj podniosłem. Wrzuca olbrzymią kulę ognia. Może stopić kamień? O, ja cię pierdaczę. Ale tylko 4 użycia. Z 8-6. Ja obecnie mam wyekipowane to. Piromancja spoza wielkiego bagna wystrzeliwuje płomienie z dłoni. Niecała piromancja pochodzi z wielkiego bagna. Podobno nieznani piromanci zamieszkują różne krainy, a to zaklęcie jest dziełem jednego z tych cudzoziemców. Ho, 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 ho. Piromancja trująca mgła. Fala kwasu, to podniosłem bezpośrednio od tego króla Jaremiego. Jorheda, Jakoro, Tohedo, Dedego. No, jego właśnie. Piromancja spoza wielkiego bagna tworzy kwas niszczący broń i zbroje. Niecała piromancja pochodzi z wielkiego bagna. Aha, czyli to takie bardziej do PvP. Nacja Karminy, która już miała moc płomieni, by wzmocnić swe wnętrze, na krótko zwiększa siłę, wytrzymałość kosztem punktów życia. Bardzo dziwne. I to. Tajemny rytuał Welki, czarnowłosej wiedźmy, uniemożliwia rzucanie magii w obszarze działania. Ja znam to zaklęcie, to jest takie wredne, to się stosuje typowo do walk PvP. Gracz przeciwko graczowi. My to stosujemy, bo w momencie, kiedy my najedziemy czyjś świat, to ta osoba, której to jest świat, może pić estusy, ale my jako najeźdźca nie możemy ich pić. I z tego zaklęcia korzysta się, jeżeli chcemy masowo walczyć z innymi graczami, bo jeżeli z tego skorzystamy, to po prostu drugi gracz też nie może korzystać ze swoich estusów. I wtedy jest 50-50, porówno sytuacja, prawda?
Jest ciekawy przedmiot. Ja akurat nie zamierzam w ogóle walczyć z innymi graczami. Nie zamierzam najeżdżać czyichś światów, a jest to całkiem ciekawe. No, intrygująca to znajdźka. Smok się znowu pojawił. Proszę, dziadu, zrespiłeś się, a cię nie było kiedyś. Że tam na pewno na kolację poleciał, no. Na pewno na kolację z jakąś dziczyzną opierdaczyć. Ja cię zaraz ukażę za to, że takie dobre prośki zjadasz. Na pewno dziczyznę co opierdacza. Dobra, jeszcze tutaj mam tylko jedno takie miejsce. Jak tam pójdę, to już zbadam całą tą lokację i pójdziemy dalej. A gdzie dalej pójdziemy, no to zdradzę wam w przyszłości, ale mam konkretne plany. Ha. O kurde. Kilku dziadów tutaj jest. No, nie lubię dziadów. Nie lubię dziadów, a jak ich jest kilku, to jeszcze bardziej ich nie lubię. A gin dziadu ty. Dobra, teraz szybko drugiego pokonamy i się wyleczymy. Na szybciocha. Srubudu! No, to mi poszło. Nie do końca tak to miało wyglądać. Dobra, lecz się. I teraz, proszę ja ciebie, zaraz podniesiemy to i owo. To jest w ogóle kowal. To jest dziwne. Dosyć takie zagadkowe. Czy to są tajne drzwi? Nope. Nie bardzo. Tutaj coś są jakieś sekrety, znajdźki. Nope. Nie bardzo. Ale tutaj mamy kowala. Czy to czasem nie będzie ten mroczny żar? Właśnie, to jest dokładnie mroczny żar, czyli ten przedmiot, przez który została wykreowana cała ta kraina, przez którą zostało wykreowane magiczne więzienie Ariamis, malowanej krainy Ariamis, żeby schować, zataić przed cywilizacją, przed ludźmi, przed całym światem mroczny żar, za pomocą którego to mrocznego żaru da się właśnie wykuwać broń przeciwko bogom. Broń, która jest w stanie zrobić krzywdę Bogu. Żar służący do ulepszenia broni przez kowala. No dobra. Żar potrzebny do ulepszenia broni kościół długo ukrywał, zakazany czarny żar, nie wie o nim żaden żyjący kowal, przekształca boską broń plus 5 w broń okultystyczną można wzmocnić do plus 5, broń okultystyczna służyła do polowania na bogów, właśnie to o czym wam mówiłem, zobaczcie, wszystko się spaja w jedną całość, jest skuteczna przeciwko ich wyznawcom i krewnym, dokładnie, broń okultystyczna była zakazanym dobrem w Lordranie, nie wolno było się nią ani posługiwać, ani nawet jej posiadać. Za samo posiadanie albo mówienie o broni okultystycznej już czekała nas kara śmierci, tak więc najwyższa możliwa kara. I też odnośnie broni okultystycznej mam wam do przekazania pewną ciekawą historię. Również, no, wysnutą na bazie takich domniemywań znawców loru tejże gry, ale no, jest to historia bardzo ciekawa, związana bezpośrednio z Havelem Skałą, ale żeby wam opowiedzieć o tej zagadkowej postaci, bardzo fascynującej postaci, jaką jest Havel Skała, to najpierw muszę wam dokończyć historię o smoku Sithie. Tak więc mówiłem o tym, że smok Sith, na dobrą sprawę, cały czas żyje. Że nie został skazany na żadną banicję za to, że na przykład zdradził smoki, no bo w końcu bogowie teraz rządzą na naszym ziemskim Westpadole, o ile to tylko ziemia. No a skoro rządzą, no to chcieli jakoś nagrodzić Sitha za swoje przysługi i za to, że sam się przyczynił do zwyciężenia smoków, bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie Sith, bogowie w życiu by smoków nie pokonali. Bo Gwyn, tak samo jak reszta bogów, wiedźmy z Aes-Sedai i Lord Nito, nie wiedzieli jak pokonać smoki, nie mieli żadnego pojęcia. Odbijali się od smoków jak gumowa piłeczka, nie byli w stanie zadać im żadnych obrażeń. Smoki wydawały się być absolutnie nietykalne, no bo ta smocza łuska była nie do przebicia. Tylko piorun był na nie siłą, no i właśnie bogowie dowiedzieli się, że to jest piorun dzięki Sithowi. Sithowi została oddana część mocy boskiej samego Lorda Gwyna, co warto zauważyć, to już jest całkiem ciekawe, a i przy okazji została mu oddana cząstka królestwa i wybudowana potężna cytadela na wzgórzu. I to jest właśnie ta ogromna cytadela, którą wam pokazywałem, kiedy byliśmy w Anor Londo. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tak ze 2 odcinki nazad, czy może nawet z 5 odcinków nazad, bo nie wiem, szybko tą grę się nagrywa, więc to, co mi się wydaje, że mogło być niedawno, może się okazać, że było bardzo dawno. No. Wszystko jest możliwe. Mam zaburzone poczucie czasu grając w Dark Soulsa, tak samo jak inne tytuły. Zaraz, to jest droga na bossa, a ja bym chciał jeszcze z tym smokiem powalczyć. Chociaż się spróbować, bo wątpię, że mi się go uda pokonać. No ale spróbujemy. No i ludziska...
Ciekawostka jest taka, że właśnie te kilka materiałów nazad, jak byłem w Anor Londo, pokazywałem wam taką potężną twierdzę na ogromnym wzgórzu, wyniesionym hen wysoko nad samo Anor Londo. To wzgórze króluje nad samym Anor Londo. Może to zdążę podnieść. O, zdążyłem i nawet to jest takie coś fajne. Może jeszcze to zdążę podnieść. O kurde, fajna tarcza! Spierdaczam stąd! Jezus! Kiedy to wielki jesteś taki? Zły! Smok jest wielki, smok jest zły, smok ma bardzo ostre kły. I pluje gumi jagodami niestety i to jest najbardziej śmiercionośna rzecz, dlatego że te gumi jagody mają toksynę i nas zatruwają. To już nawet nie chodzi o to, że to jest potężne, że odbiera nam dużo damage'u, tylko właśnie chodzi o to, że to zatruwa, no i to jest ten problem. Nie wiem, spróbuję się z nim zmierzyć w takiej uczciwej walce, chociaż to jest bardzo głupie i zaraz padnę, ale spróbuję. To jest taki mini-boss, który często w tej grze tak bywa, że mini-boss bywa potężniejszy od zwykłych bossów i to jest właśnie taki przypadek. Nieumarłe smoki są potężniejsze od niektórych bossów, nawet od znacznej części standardowych bossów. Havel Skała też jest takim mini-bossem, jest potężniejszy od standardowych bossów, więc no ogólnie bywało lepiej. Co się tak zawiesił, Stefek? Nie pluj na mnie, masz karo. Kurde, no będzie pluł cały czas. Czekajcie, muszę go jakoś nakłonić, żeby przestał pluć. Teraz tutaj będziesz pluł, a ja cię tak zajdę z tej strony, ty kozia dupo, ty! Coś mu zrobiłem? Trafiłem dziada w ogóle? Nie wiem. Może tak trochę, a może wcale. Masz ty, chopie, jakiś pasek zdrowia? Coś takiego? Nie? Masz ty, chopie, rozum? Ja nie wiem, czemu cokolwiek zrobiłem, to jest takie złe. Dobra. Teraz plujesz tam, ja cię tutaj, o dziabu, dziabu! Ma pasek zdrowia. Mam na niego sposób, wymyśliłem. Jestem epicki, nie znałem swojego męstwa. Trzeba go właśnie robić w trąbę. Jest bardzo potężny boss. Jeżeli tylko mi się go uda pokonać tak, żeby ani razu nie zerwać, tak się to postaram zrobić. A jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda zerwanie od takiego przeciwnika, to w tej grze jest jeszcze co najmniej jeden taki smok, to wam pokażę. Natomiast tutaj właśnie go sposobem pokonam. Czyli na początku skaczę tutaj, on się teraz nakłania, żeby tam splunąć, a ja mam teraz czas do tego, żeby go rypnąć, pipnąć prosto w podgardle. Niczym kuraka na rosół. No i bardzo dobrze, teraz uciekamy. No właśnie, i tak wygląda cios od nieumarłego smoka. Z tego co widzicie, pan jak się wkurzy, to przypierniczyć potrafi i ogólnie na dwa ciosy ma mnie. Ewentualnie jak jakiś taki bardzo mocny, przykoksony cios mi sprzeda, to nawet na jeden. Więc no słabo. Rym, cym, 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 parararara. Skocz jak małysz! O, dobrze, uniknąłem. Tak, z tym dziadem trzeba walczyć, mam sposób ludziska, pokonamy sobie. Nieumarłego smoka, no bomba. Ale fajnie. Dobra, już się bałem, że go nie pokonam. Kiedyś jak tutaj byłem, to go pokonałem właśnie strzelając do niego na dystans, ale to było oszustwo. Znaczy, teoretycznie to, co ja teraz robię, też jest swego rodzaju oszustwem, ale nie powiedziałbym. Na pewno mniejszym oszustwem niż strzelanie do niego z łuku. Dlatego, że no to jest po prostu sposób. Sposób na bossa, sposób na arcykwiedesa, prawda? Sam doszedłem do wniosku, co mam zrobić, żeby dać radę go pokonać. I to na waszych oczach to odkryłem, tak więc sprzedaję taki protip, jeżeli ktoś chce go pokonać, a nie wie jak. Myślę, że to jest całkiem niezła idea, żeby robić właśnie coś takiego, co robię. Zobaczcie, on się zapętla i mogę go tak klepać z lewej, z prawej, a on sobie tylko pluje tymi gumi jagodami. I nawet unikam tej toksyny w 100%, na czym mi zależało, bo wiecie, ja mam tylko, nie wiem, 7 tych muchów przeciwko zarazie, przeciwko toksynom, więc no słabo. Pluj, Stefan, pluj! Pluj, głupi, pluj, na 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 na! Jezus! No mało nie zleciałem, to trzeba uważać. O, jak mnie chciał dupnąć. Stefek, słuchaj no. Bo ja cię zaraz przydziabarzę, ty drnaniu! Ale sposób na niego znalazłem, jak jestem dumny z siebie po prostu. Ani byście nie uwierzyli. Ciekaw jestem, ile mu jeszcze hapsa zostało. Chyba tak, nie wiem, z pół zdrowia? Czy więcej? Zaraz zobaczymy. W ogóle ja się nie zasłaniam, przecież ja mogę... Mniej, zaraz padnie, gościu. Ja mu mogę ten. O, zrobić coś takiego i teraz jak oburącz to dzierżę, to... O panie, to teraz to poleci. Jak wróbel. No pół tysiąca damage'u swoje to robi.
Gumi jagody mnie nie mają. Haha, widzisz, leszczu. Jesteś po prostu miękkim wacusiem dla mnie, stary, a takie na śniadanie macam. Dam radę. Gotcha. Garym. 5000?! No chyba ze mnie żartujecie. 5000?! 5000?! Serio? 5000... A nie, tam jest jeszcze coś. Dobra, bo już miałem kpić. Miałem plewać na twórców gry. Ale coś mi jeszcze zostawili. No i to jest boskie znalezisko. No to kurde, to ja muszę tego drugiego smoka też pokonać w takim razie. To jest ludziska epickie znalezisko. To jest bardzo przydatne i potrzebne mi znalezisko. Czy to jest kolejny? Co to jest w ogóle? To jest po... O jacie. Wiecie co to jest? To jest druga połowa ciała tego smoka. Jako że on jest nieumarły i nadgniły, to się po prostu urwało jego cielsko w połowie. Nie wierzę. No i co mogę z tą zrobić? Mogę cię jakoś tam dupnąć? Aha, nie bardzo. Ale smocza łuska to jest super, super ludziska, super partia kuno. Naprawdę ludziska. Ekstra. Ja będę korzystał pod koniec gry ze smoczego miecza. I prawdopodobnie znaczną część gry przejdę tym smoczym mieczem. Więc będę go chciał ulepszyć. A smocze właśnie takie elementy jak miecze, jakieś topory, smocze młoty można ulepszać tylko przy pomocy smoczych łusek. Smocze łuski są piekielnie definitywnym dobrem. Można je zdobyć tylko i wyłącznie na kilka sposobów w całej grze i jest to bardzo trudno zrobić. Więc wow, super, super ekstra epickie znalezisko. Naprawdę. Ani się nie spodziewałem, że coś tak fajnego znajdę. Niby dropi. Ja byłem taki zniesmaczony na początku, no 5000 dusz. Wrażenia to nie robiło. A tu proszę. Twórcy gry się zrekompensowali. Ryb was tak wszystkich po mordzie. W mordę klepany, panie. O proszę. To jest wychowanie po rosyjsku. Nie klepniesz mordę, to nie będzie słuchać. Aż bardzo. Srucie w mordę. O ty widzisz. No tego przeciwnika akurat lubię, bo tak jak mówiłem, daje dużo dusz, a nie jest specjalnie trudny. Znaczy, nie jest trudny dla postaci na moim etapie rozwoju, bo ja tutaj do tej lokacji mogłem też przejść znacznie wcześniej w grze i wtedy... No troszeczkę inaczej przebiegałaby walka z poszczególnymi przeciwnikami, zdecydowanie z tym smokiem. Chociaż ze smokiem, no daję sobie naprawdę fajnie radę, że nawet nie był mnie w stanie zaatakować. Ja go tak rym-cym-cym i pararara i z drugiej i op twoją masz. I lewa, i prawa, i we dwa kije. Racja, brachu, wypijmy za to, a kto z nami nie wypije tego we dwa kije? Prawy do lewego, wypij kolego. A kto z nami nie wypije, nie ma smoka złego. I teraz ja się jeszcze wyleczę, dlatego że będę szedł na bossa. Czy na tym klipie? Kurde, no nie bardzo. Bo ja widzę, że nagrywam 33 minuty, więc wypadałoby tutaj się z wami pożegnać. Ja tak chyba zrobię nawet, więc wybaczcie mi za to. Troszeczkę taki polsat, no bo bossa pokonam na kolejnym klipie filmowym, ale wiecie, ja nie wiem ile walka z tym bossem mi zajmie. Może zająć 5 minut, a może zająć pół godziny, to jest w końcu Dark Souls. Więc mogę do tego bossa podchodzić raz, a równie dobrze mogę podchodzić 20 razy. Wszystko jest możliwe. Dlatego też mimo wszystko się z wami pożegnam na tym etapie gameplayu. Na kolejnym materiale z tej gry zmierzymy się z końcowym bossem krainy malowanego świata Ariamis. I to jest już koniec. Więcej w tym świecie już nie ma. Wszystko zeksplorowałem, wszystko zdobyłem, wszystko zmorświniłem. Powalczyłem sobie z królem, tym przeklętym okultystycznym. Powalczyłem sobie z tym i z owym. Pokonałem nadgniłego smoka nieumarłego. No i jeszcze stawię czoła bossowi. Więc kraina bardzo fajna. Bardzo wiele się w niej działo. Ja ją osobiście strasznie lubię. Mówiłem wam, że to jest jedna z moich ulubionych, o ile nie najulubieńsiejsza. Bo faktycznie to poczucie mroku i głębi rozpaczy i smutku jest tutaj niebywałe. Te truchła ponabijane na pale. Ach, piękna sprawa. Tak czy inaczej, widzimy się na kolejnym materiale z tejże właśnie gry. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie z mojej strony to tyle. Hej ludziska, cześć!